Cześć, z tej strony Bartolini. Dziś zapraszam Was na recenzję tej ślicznotki od ICS-a. Jak zawsze, replika była ze mną na kilku strzelankach i mam już wyrobione o niej pewne zdanie. Dlatego jest to recenzja od użytkownika do użytkownika. Zapraszam. ICS jest marką bardzo lubianą w Polsce. Produkty tej firmy, a szczególnie karabiny z rodziny AR, są mocno często polecane jako repliki high-endowe. Ich mocną stroną jest wykonanie oraz wygląd, ponieważ każda replika jest oryginalna, dość specyficzna i wyjątkowa. Ja swój egzemplarz kupiłem w sklepie Begadi. Wybrałem wersję Sirius, której również nie można zarzucić braku oryginalności. W samym sklepie jest jeszcze kilkanaście innych modeli, ale ten wyjątkowo wpadł mi w oko. Ogromnym plusem jest to, że Begadi modyfikuje już swoje repliki, dzięki czemu są one jeszcze lepsze od razu w wyjęciu z pudełka. Jest to dobry zabieg, który ja bardzo lubię i szanuję, ponieważ karabinek ma świetne osiągi w stoku. Dzięki temu jest w stanie spełnić oczekiwania nawet tych bardziej wymagających graczy. Tradycyjnie w sklepie Begadi możemy zlecić od razu tuning repliki. Jest to również ogromny plus. ICS, którego wybrałem, oscyluje w cenach 550 euro, czyli jest to dość wysoka półka, jeśli chodzi o repliki. Ciężko jednak tą cenę porównywać z polskimi sklepami, ponieważ replika ma wsadzoną elektronikę, zmieniony silnik i zrobione kilka modyfikacji, których nigdzie indziej się nie dostanie. Faktem jednak jest, że ze względu na rynek niemiecki replika nie posiada trybu full auto. Jest to duży cios dla polskiego gracza, ale często słyszę, że lepsza elektronika bez możliwości full auto niż tradycyjna kostka stykowa. Replikę tradycyjnie otrzymujemy w kartonowym pudełku. Jest dość fajnie wykonane i dobrze wygląda. W środku natomiast mamy plastikową wyściółkę. Jest ona porządna i fajnie zabezpiecza replikę. Dostajemy także kartę schronowania. Instrukcję obsługi. Katalog z produktami ICS. Magazynek. Jest to Midcap. Wycior. Oraz replikę. Tak jak mówiłem wcześniej, repliki ICS charakteryzują się świetnym wyglądem. Tutaj jest on naprawdę na wysokim poziomie. Świetnym dowodem na to są częste pytania, które dostawałem odnośnie tej repliki podczas testów w polu. Wiele osób było zachwycone, jeśli chodzi o względy wizualne. Dla mnie osobiście jest to jedna z najlepiej wyglądających emek na rynku. Replika wygląda bardzo taktycznie, lekko, agresywnie i modernistycznie. Całość świetnie podkreśla front w kształcie rurki oraz ogromny tumnik na jego końcu. Dodatkowo dość charakterystyczne oznaczenia sprawiają, że jest to naprawdę kawał ładnej bestii. Świetna budowa i wykonanie to kolejne cechy, którymi charakteryzują się repliki od ICS-a. Omawianie tych parametrów zacznijmy od końca. Kolba wydaje się być porządna. Wykonana jest z tworzywa oraz sprawia wrażenie lekkiej oraz ergonomicznej. Ma ona niestety lekki luz, co jest raczej standardowe w tego typu replikach. Tradycyjnie ma 5 stopni regulacji. Pod nią znajduje się miejsce na baterię. Nie ma go tutaj zbyt wiele, ale ciekawostką jest to, że przewody są tutaj umieszczone w prowadnicy. Zdecydowanie ułatwi to dopasowanie jakiejś baterii. Dobrze też zabezpiecza kable przed ewentualnym przecięciem lub uszkodzeniem. Warto wspomnieć, że mamy tutaj wtyczkę T-Connect. Prowadnica wykonana jest oczywiście z metalu.
Następnie mamy korpus repliki. Jest on wykonany z fajnego aluminium. Widnieją na nim oznaczenia repliki, które również są dobrze zrobione. Mamy tutaj jednostronny selektor ognia oraz przycisk do zrzucania magazynków. Ball catch jest tylko atrapą, ale dlatego, że mamy tutaj aktywny blowback. Mianowicie, podobnie jak w palnych odpowiednikach, podczas strzelania rusza się osłona do wyrzutu łusek. Teoretycznie daje to kopa i poprawia reali oraz pozwala odczuć większą przyjemność ze strzelania. Jednak w praktyce jest to nieodczuwalne i dla mnie osobiście jest to rzecz zbędna. Dla przykładu, dając replikę innym graczom, do wystrzelania paru kulek nikt nawet nie zorientował się, że ta blaszka pracuje podczas strzału. Idąc dalej, mamy chwyt pistoletowy wraz z prostym spustem. Spust jest zmieniony przez Begadi i bardzo przyjemnie się go używa. Na górze korpusu jest szyna RIS. O jakości materiału świadczyć może brak jakichkolwiek śladów po montowanej optyce. Często gorszej jakości repliki po zamontowaniu kolimatorza na szynie mają mocno zniszczone risy. Tutaj tego nie widać. Na samej szynie mamy celowniki mechaniczne. Są one składane i wydają się być bardzo porządnym produktem. Następnie mamy front, który łączony jest delta rigiem. Mimo zastosowania tego rozwiązania wszystko jest sztywne i dobrze spasowane. Front jest w kształcie rurki, co sprawia, że replika wygląda inaczej. Na górze jest szyna RIS. Jest ona jednak oddzielona od tej z korpusu, przez co mamy ciut mniej miejsca na optykę i jeśli chcemy coś zamontować, musimy zdjąć raczej przyrządy celownicze. Mi jednak osobiście podoba się ten zabieg. Na froncie jest coś w kształcie M-locka, a po bokach zamontowane są króciutkie szyny RIS. Idealnie pasują na latarkę lub jakiś laser. Całość świetnie dogrywa ogromny tłumnik, który wygląda wręcz fenomenalnie. Dla mnie jest to istna wisienka na torcie. Kolejnym z ogromnych plusów ICS-a jest jego dwudzielny gearbox. Oznacza to, że pneumatyka jest oddzielona od mechaniki, dzięki czemu mamy bardzo łatwy dostęp do części precyzyjnej naszej repliki. Aby zobaczyć, co jest w środku, wystarczy wybić tego pina i nacisnąć przycisk popychacza. Następnie złamać replikę. Jak widać, mamy tu już dostęp do pneumatyki, sprężyny oraz części precyzyjnej, czyli lufy i komory. Widzimy także zębatki, dzięki czemu możemy zdiagnozować ewentualne usterki lub przesmarować mechanikę. Jeśli chodzi o elementy wewnętrzne, dobrze wszystko opisane jest na stronie Begadi. Jeśli chodzi o elektronikę, mamy tutaj wsadzony MOSFET z Begadi. Jest on na mikroswitchu i daje nam dobrą reakcję na spust. Silnik jest również tutaj zmieniony. Motor, jaki zastosowano, to Mamba, która ma 19 TPA oraz jest na neodymach. Jeśli chodzi o część precyzyjną, mamy tutaj rotacyjną komorę, gumkę Hop-Up od mapy Leafa oraz dystanser Omega. Wszystko działa z lufą o średnicy 6,04 mm oraz długością 375 mm. Jeśli chodzi o część mechaniczną, mamy tutaj tłok z 15 stalowymi zębami oraz zębatki z przełożeniem 18:1. W części precyzyjnej natomiast mamy uszczelnioną głowicę tłoka oraz cylindra, cylinder z otworem w kształcie łezki oraz aluminiową doszczelnioną o-ringiem dyszę o długości 21 mm. Warto także wspomnieć o tym, że Begadi zastosował tutaj inny spust, tak zwany speed trigger. ICS używa mi się bardzo dobrze. Był ze mną na grzece Kubę oraz leśnej. Testowany był pod różnymi przechodzi, względami widzisz? Oraz na przez lewo różne przechodzi. Osoby. Mianowicie ICS to tradycyjna M-ka, która ma wszystkie zalety tej platformy. Jest lekka, wygodna oraz świetnie wyważona. ICS-a bardzo przyjemnie mi się trzyma przez okrągły front. Nie jest potrzebny tutaj żaden chwyt. Nie odczułem także zbytnio zmęczenia
podczas jego użytkowania. Jego długość nie przeszkadza nam w lesie, ale w CQB jest drobnym utrudnieniem. Minusem może być brak manipulatorów dla leworęcznych, których mimo wszystko jest trochę na świecie. Jeśli chodzi o jego osiągi, replika wydaje się być bardzo celna. Zestaw z Begadi świetnie działa i daje naprawdę dobry zasięg. Dodatkowo jego moc prosto z pudełka pozwala naprawdę na walkę na dalekie dystanse. W CQB natomiast świetnie sprawdza się układ elektroniczny. Reakcja na spust jest świetna i pozwala nam walczyć na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście brakuje czasem trybu auto, ale da się go zrobić przez instalację innej elektroniki. ICS jest też bardzo tolerancyjny na magazynki. Raczej nie miałem problemu z ich dopasowaniem, choć niektóre wchodziły dość ciasno. Pomocny tutaj może być Begadi, które sporządziło listę pasujących magazynków. Replika ma też bardzo przyjemny dźwięk. Wiele osób zwróciło na to uwagę. Ogólnie to właśnie ergonomia tej repliki sprawia, że na pewno zostanie ona ze mną na bardzo długo. Jeśli chodzi o użytkowanie, warto też wspomnieć o Electric Blowback. Teoretycznie jest to ciekawy dodatek, ale w praktyce w ogóle nie czujemy tego przysłowiowego kopa. Dla mnie jest wręcz to wada repliki, ponieważ zauważyłem, że ICS jest bardzo prądożerczy. Podczas niedzielnej strzelanki rozładowałem dwie baterie, gdzie zwykle starcza mi jedna bez najmniejszego problemu. Warto o tym pamiętać podczas wyjazdów na strzelanki. Replikę testowałem na różnych kulkach. Chłopek jest tutaj ustawiony. Postanowiłem nie załączać filmu z chronowania repliki, tylko sporządzić tabelkę. Myślę, że taki przekaz informacji jest o wiele bardziej rzetelny oraz czasooszczędny. Jak można zauważyć, nie ma tutaj spadku mocy na cięższych kulkach. Replika generuje około 2 dżuli, co jest wysoką wartością w stoku. W oczy rzuca się także dość spory rozrzut FPS-ów. Na kulkach 0,32 g między najwyższą a najniższą zarejestrowaną wartością mamy różnicę wynoszącą 24 FPS-y. Jest to wartość, która bardzo mnie niepokoi. Ogromnym plusem repliki jest tutaj reakcja na spust. Tak naprawdę nic nas tutaj nie ogranicza. Widać, że elektronika z Begadi daje sobie tutaj radę. Niestety, testy zasięgowo-celnościowe przeprowadziłem w bardzo złych warunkach. W Polsce mieliśmy wtedy okres bardzo usilnych wiatrów. Wydaje mi się jednak, że wybrałem miejsce, które było dość zasłonięte od warunków atmosferycznych. Jednak musimy pamiętać o tym, że replika w idealnych warunkach będzie strzelała zdecydowanie lepiej. Musicie mi wybaczyć, że strzelam bez okularów, jednak warunki atmosferyczne nie pozwalały mi oddawać w nich precyzyjnych strzałów. Jak można zauważyć, na 40 i 50 metrach nie mam problemu z trafieniem. Na 60 metrach jest o wiele trudniej, sprawę pogarsza także wiatr. Jednak jest tutaj możliwe trafienie, więc zasięg skuteczny jest dziś w granicy 60 metrów. Replikę postanowiłem też przetestować na kulkach 0,40 g. Testowałem to na 70 metrach. Tor lotu kulki był zdecydowanie bardziej stabilny niż na 0,32. Dało się też trafić na 70 metrów. Jest to więc dobry wynik, jednak dużym kosztem, ponieważ kulki 0,40 swoje kosztują. Przejdźmy do krótkiego podsumowania oraz oceny. Wygląd. Ten parametr jest wręcz fenomenalny. Replika jest naprawdę bardzo ładna, atrakcyjna i oryginalna. Bez dyskusji dajemy tutaj ocenę 5. Jeśli chodzi o wykonanie, jest ono naprawdę na wysokim poziomie. Materiały, które zostały użyte do produkcji, są naprawdę wysokiej jakości. Niestety na kolbie mamy minimalny luz. Dodatkowo po 4 strzelankach pojawił się luz także na korpusie. Jest to jednak naturalna rzecz w tego typu replikach.
Jednak za tą cenę oczekiwałbym czegoś więcej, dlatego daję tutaj 4. Jeśli chodzi o ergonomię, replikę naprawdę świetnie się używa. Jest lekka, kompaktowa i naprawdę wygodna. W CQB jest ciut za długa, ale raczej używamy jej jako karabinu szturmowego. Tutaj znów daję ocenę 5. Jeśli chodzi o osiągi, to szczerze mówiąc liczyłem na lepsze w stoku. Spodziewałem się repliki bardziej high-endowej. Niestety replika ma ogromny rozrzut FPS, co widać w powtarzalności strzałów. Jej zasięg jest dobry, ale ewidentnie brakuje precyzji. Na plus wysoka wartość FPS po wyjęciu z pudełka oraz reakcja na spust. Widać jednak, że potrzeba do niej troszkę przysiąść, dlatego oceniam to na 3. ICS przy aktualnym kursie, czyli w lutym 2022 roku, to koszt około 2,5 tysiąca zł. Jest to więc duża i wysoka cena. Replika jest idealną szturmówką i spełnia to zadanie. Jednak za tą cenę spodziewałem się bardziej repliki high-endowej, a tutaj ewidentnie musimy poprawić choćby stabilność FPS-ów. Stąd moja ocena to 3. Okej, dzięki za uwagę. Dajcie znać, jak podoba Wam się ICS oraz czy zapłacilibyście za niego taką kwotę. Zapraszam też na króciutki gameplay z tą repliką. Myślę, że to wszystko. Postarałem się przekazać najistotniejsze informacje w jak najkrótszym czasie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Trzymajcie się ciepło. Hej!